Puchar Europy Osób Niepełnosprawnych w Biegach Narciarskich po raz pierwszy na Sądecczyźnie, po raz pierwszy w Ptaszkowej. Impreza trwa już od 4 dni. Ilu zawodników wzięło w niej udział i w jakich kategoriach startowali? Nie dość, że mieliśmy tutaj Puchar Europy, tak jak pani powiedziała, to jeszcze mieliśmy drugą imprezę popołudniową, rozgrzewki w ramach Mistrzostw Polski. Zawodników mieliśmy około 50. Jak pewnie wszyscy z państwa wiedzą, że ten COVID troszkę nam szyki miesza. W związku z tym docelowo mieliśmy jedną osobę z zagranicy, był to Chorwat. I z powodu, tak jak mówię, obostrzeń covidowych sukcesywnie od 3 tygodni nasze listy były otwarte, zgłoszeniowe. Wpisywały się kraje i równie szybko rezygnowały z wyjazdu. Trasa tutaj wydaje się tak naprawdę dość skomplikowana, jak trudna, trochę dużo podjazdów, dużo zakrętów. Jak oceniają ją zawodnicy? Jak oceniają zawodnicy? Drodzy Państwo, niepełnosprawność to jest tylko pewna bariera. Pracując z tymi ludźmi, widząc ich dzisiaj na trasie, ja nie widziałam w nich niczego innego niż u siebie czy u moich koleżanek, kiedy rywalizowałyśmy w sporcie osób sprawnych, pełnosprawnych. Oni tak samo walczą, oni tak samo serducho zostawiają, mają niesamowicie dużą siłę walki, wolę walki. Nie mniej się cieszą z laurów. Dla nich to jest całe życie. Dla nich niepełnosprawność jest po prostu barierą, taką jak chociażby strach dla nas, czy po prostu stres przedstartowy. Oni również te emocje mają. Dzisiaj myślę, że wszyscy te bariery pokonaliśmy, bo inną na pewno miałam ja jako dyrektor zawodów, inną miała pani delegat, inną mieli zawodnicy. W związku z obostrzeniami, które obecnie są w Polsce, nie ma tutaj kibiców. Jak z tym radzą sobie zawodnicy? Czy no tak naprawdę w sportach zespołowych, jak nie wiem, siatkówka czy piłka nożna, ci kibice dodają takiej adrenaliny, są wsparciem? A jak to wygląda w ogóle w tym sporcie? No, biegi narciarskie tak naprawdę można liczyć tylko na siebie na trasie. Czy ci kibice są faktycznie wsparciem i czy ich brak jest odczuwalny? Proszę mi wierzyć, że zawodnicy ze sportów drużynowych uczą się tego, aby skupić się tylko i wyłącznie na meczu, tak? Takie samo skupienie odbywa się w sportach indywidualnych. Owszem, kibice podnoszą na duchu, dają takiego motoru w momencie czy na odcinku trasy, gdzie już wydaje się, że po prostu nie jesteśmy w stanie. Mogę to powiedzieć też z doświadczenia z autopsji, że takie kryzysowe momenty pojawiają się u każdego i czy to pełnosprawny, czy niepełnosprawny, każdy je ma. Dla zawodnika myślę, że podczas biegu najważniejszy jest punkt startu i czas dojechania do mety. Po drodze uwagi trenera, uwagi serwisu, na to mogliśmy pozwolić sobie tutaj. A kibice, myślę, że wszyscy zawodnicy wierzyli w to, że najważniejsi i dla nich kibice tak naprawdę w głębi duszy naprawdę mocno trzymają za nich kciuki, tak wewnętrznie. Zauważyłam, że są tutaj też osoby, które są niedowidzące. Jak one sobie radzą na trasie? Jak tak naprawdę wygląda no, przebieg trasy z ich punktu widzenia? Wie pani co, drodzy państwo, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda u osoby, która nie widzi całkowicie. Mamy kilku zawodników, którzy są niedowidzący, mamy również tych, którzy nie widzą całkowicie. Dla mnie wyobrażenie to jest zamknąć oczy i zjechać ze zjazdu. Jak to się odbywa? Odbywa się to w niesamowitym zaufaniu do przewodnika. Niewidomi poruszają się, tak jak wspomniałam, z przewodnikami. Przewodnicy biegną z przodu, nawiązują z zawodnikiem kontakt głosowy, a u słabowidzących muszą zachowywać odpowiednią odległość,
żeby przynajmniej zarys przewodnika widzieć, czy też słyszeć komendy. Jak rozpoczęła się Wasza historia z biegami narciarskimi? No ja zaczęłam przygodę swoją od pożyczenia nart od brata w wieku 8 lat, no i tak sobie biegałam w jakichś miejscowych zawodach i w 2015 dostałam się do kadry i jestem do tej pory. No ja tak zacząłem, że tutaj niedaleko w Nowym Sączu trafiłem do szkoły, która robi prawo jazdy i tam był zawodnik, biegacz narciarski bez dłoni i on mnie tak jakby namówił do tego, no i już 10 lat biegam. Biegi narciarskie nie są łatwą dyscypliną, bo tak naprawdę zawodnik zmaga się z własnymi słabościami na trasie. Proszę powiedzieć, jak tak naprawdę to wygląda tutaj w Ptaszkowej? Czy ta trasa jest wymagająca i jak tutaj radzą sobie zawodnicy? No ta trasa naprawdę jest wymagająca, jest chyba jedną z cięższych, najcięższych tras, jakie do tej pory biegałam. No jest ciężko, ale do przodu idzie jakoś to. Organizatorzy się spisali, bardzo fajnie przygotowali. Te trasy są ciężkie, no ale, że tak powiem, im cięższych trasach trenujemy, tym później może być łatwiej i bardzo fajnie to tutaj jest zorganizowane i cieszymy się, że możemy tu uczestniczyć w tych zawodach. Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda Wasz dzień pod takim względem sportowym? Jak się przygotowujecie do zawodów? Rano rozruch, później śniadanie, pierwszy trening, obiad, drugi trening, kolacja i tak dzień w dzień. Jak najwięcej regeneracji w międzyczasie, czyli leżenie do góry, że tak powiem, nogami i regenerowanie się.